Warhammer Fantasy Roleplay. Część piąta. Wróg w cieniach. Cienie nad Bogenhafen. Każdej wiosny do Bogenhafen ściągają goście z całego Reichlandu, by wziąć udział w Schaffenfest. Oprócz ogromnego targu, bydła są tutaj wszelkiego rodzaju stragany i przedstawienia, co czyni trzydniowy festyn niesamowitą atrakcją i najważniejszym świętem w kalendarzu miasteczka. Teren pomiędzy wschodnią a boczną bramą jest zatłoczony zagrodami dla zwierząt, straganami i scenami, na których kuglarze dają wszelkiego rodzaju występy. W całej okolicy słychać pokrzykiwania artystów i kramarzy. I tak też wy znaleźliście się w okolicy Schaffenfestu, słysząc w oddali, jak z Adlerringu rozchodzi się echem dzwon nawołujący całą gawiedź do wyjścia poza mury i świętowania w tymże jakże wspaniałym święcie. Rozglądacie się na lewo i prawo, czując wszelakiego rodzaju zapachy dobiegające ze straganów, ale i także zauważając, że większość ludzi całkowicie nie zważa na to, co dzieje się dookoła, a skupia, by sięgnąć po tani alkohol, napić się i po prostu gdzieś odlecieć w zupełnie inny świat. W pewnym momencie też ktoś was trąca. Oglądacie się i rozpoznajecie dość szybko tą czerwoną od alkoholu twarz, podkrążone oczy i masywnego mężczyznę. Józefa, właściciela Berbeli. Łodulka! A wyście co? Jeszcze nie świętowali? Coś ta się tak wystroili, jakbyście szli, nie wiem, do samego księcia się przywitać. No ale co jest źle? Spoglądam na siebie, na płaszcz. Odwracam się w jedną stronę, w drugą stronę. No, o co ci chodzi? Przecież szykownie wyglądamy. Jakbyście kupili stroje, nie wiem do czego. Zaraz wam i tak zabrudzą na Schaffenfeście. Pewnie co? Nie chcecie brać udziału w wyścigach świń? Widzicie, że Józef ma całkiem dobry humor. Ale i także można dostrzec, że przy pasie znajduje się sporych rozmiarów sakiewka, której wcześniej tam nie było. O, Józef! Widzę, interesy dobrze poszły. Troszeczkę ciszej ze sprzedażą tego swojego mutanta. A żebyś wiedział, ten Malthusius, który kupił go ode mnie, sowicie zapłacił, tak jak mówił. Byłem zaskoczony, bo myślałem, że to raczej będzie kombinował. Widać, że goblin jest mu cholernie potrzebny. Niby ma tam jeszcze jakieś inne eksponaty. Zresztą, jak pójdziecie tam od strony w lewo... Josif, nie zrozumieliście, nie zrozumieliśmy się. Zamknij mordę i spieprzaj, bo my tu mamy z chłopakami poważne interesy do zrobienia, a nie słuchanie o jakichś pierdołach. A wam, panowie? Przypominam, w jakim celu tu jesteśmy. Żadnego opierdzielania się na straganach, straganikach i innych takich. Załatwmy, co mamy załatwić i jak najszybciej stąd spadajmy. O, wata cukrowa! Fred, jak to bez straganów? Ja przyjechałem tutaj z lutnią. Schaffenfest. Ja mam nie wystąpić, nie zagrać. Przecież tutaj pieniądze na bruku leżą, no. Tylko po nie sięgnąć. Pieniędzy to my będziemy mieli w brud i nawet schylać się nie trzeba będzie. Pomyśl, Kos, pomyśl chwilę. Zaraz. Jak to mówiliście? Gdzie ta kancelaria? Rozglądam się troszkę z zagubioną miną po okolicy, szukając szyldu gdziekolwiek mógłby nie wisieć. Lok, sztok i barl. No, to musi być gdzieś tutaj. Słuchaj, Kos, ja nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś... Zresztą, nieważne. Pamiętasz, jak skończyły się twoje występy ostatnio? No dobra, nie musisz mi przypominać. No, więc może załatwmy najpierw, co mamy załatwić.
A potem, jeżeli starczy nam czasu, ty se będziesz śpiewał. O czym chcesz? Poczekajcie. Jak panowie adwokaci złożą podpisy na tych papierach i rzeczywiście nasz tutaj szlachetnie urodzony Castor Liberung dostanie to, co mu się bezprawnie należy, to zabieram was w jedno miejsce. Coś naprawdę wyjątkowego. Mam dla was niespodziankę. Myślę, że trzeba to właściwie wszystko świętować. Że ja się jeszcze wtrącę. Nikt tak Józefa nie potraktował od dawna. Więc Fredzie, a idź ty se w uj i zapomnij o wszystkim, co chciałem ci. Zresztą, da. Miłego dnia, panowie. Wypchaj ta się. Odwrócił się obrażony i pomału od was odchodzi. Ty, Kosik. A komu on tego goblina opylił? Powiedział imię. Nie dosłyszałem. Warto zapamiętać. Jakiś Matthias ma... Malistus... Matuzal osły. Matuzal? Matuza. Smakuje to imię troszkę na języku. Matuzal. Nie słyszałem, ale jak skończymy z adwokatami, to można by tego Matuzala odwiedzić. Wiesz, Kosik, mając informację, trzyma się gdzieś w koszyczku takie bydle, można by było troszkę zarobić, nie? Wiem, o czym myślisz. To prawda. Myślę, że niewiele osób w Imperium chciałoby, żeby postronni wiedzieli o takim hobby, jakim ten człowiek się para. A ponoć ma jeszcze parę innych okazów, jak powiedział Józef. Poza tym, co to za festiwal bez jakiegoś stosu? Oj, Iwo. Rozmawiacie tak, w międzyczasie słyszycie jakąś podniesioną rozmowę dwóch mężczyzn. Jeden z nich wyraźnie mówi tak, że wszyscy dookoła są w stanie go usłyszeć. Jeżeli zobaczysz wronę, złap ją i przybij do żerdzi w płocie. Czy nie wiesz, że wrony są szpiegami mrocznych bogów? Nie pomyl ich tylko z krukami. Nie chcesz chyba obrazić Mora. Daj spokój. Zresztą... Słyszałem, co by w zeszłym miesiącu przez Bogenhaven przejeżdżał ojciec Hus. Sigmaryta z północy. Zażądał do wstępu do świątyni młotodzierżcy. Więc sądzę, żeby się nie martwić takimi sprawami. Zresztą, co dużo się rzeczy dzieje. Mgły nad Bogen robią się coraz gorsze, ale mówię ci, to po prostu znak, że nadchodzą ciężkie czasy. Przechodzą gdzieś obok was. Po prostu rzuciło wam się w uszy. No to co? Daleko? Do tej kancelarii? Nie macie bladego pojęcia. Na mnie nie patrz, ja tutaj lata już nie byłem. Ta trójka pewnie urodziła się już po tym, kiedy ostatni raz na Schaffenfest zawitałem. Rozglądam się zatem po okolicy, starając się wypatrzeć jakiegoś strażnika. Może oni na pewno wskażą nam drogę. Co ciekawe, zwracasz uwagę na coś, co może być dość nietypowe. Choć samo miasto Bogenhaven jest typowym kupieckim, leżącym nad jedną z wielkich imperialnych rzek, to jednak sam Schaffenfest nie jest pełny strażników. Zwykle Bogenhaven posiadało ich naprawdę sporo, jednak sam Schaffenfest jest na tyle okazały i duży, że za wielu strażników nie może skupiać się tylko i wyłącznie na tym miejscu. Można dostrzec, że są tutaj ludzie z tak zwanego pospolitego ruszenia, straży wiejskiej, miejskiej, ale powołanej ze zwykłej ludności. Mają opaski, choć ubrani zwykłe szaty, można dostrzec, że mają przy sobie włócznie i rozglądają się na lewo i prawo, ale część z nich widać też, że już napiła się srogiej ilości alkoholu.
No to dobra, no to... Ktoś ma jakiś pomysł? Ja rozglądam się, czy jest jakiś stragan taki bardziej wystawny, albo czy jest jakiś szynk otwarty w pobliżu. Bo co jak co, to w karczmie zawsze można podpytać, ale szukam nie jakiegoś podłego miejsca, tylko jakiegoś takiego, które mogłoby przyciągać kupców, czy kogoś bardziej z wykwintną klientelą. Zauważasz, że jeden z kramów zwraca szczególną uwagę. Jest bardzo barwny. Zawieszone są tutaj płachty o odcieniach tak charakterystycznych i tak jaskrawych, że przyciągnęły sporo magnaterii. Natomiast stołem znajduje się kobieta, która ma zasłoniętą połowę twarzy chustą, lecz druga odsłonięta jest doprawdy piękna. Ma długie, ciemne włosy, a jej zielone oko, które spogląda na ludzi, wręcz jest hipnotyzujące. Można by było rzec, że kocie. Dostrzegasz również napis. Kram z medykamentami. Kobieta podaje jakiemuś mężczyźnie flakonik i uśmiecha się zalotnie w jego kierunku. Kiedy spotyka się wzrokiem z tobą, masz wrażenie, jakby zachęcała cię do podejścia bliżej. Podchodzę, próbując utrzymać się, nie odwracam wzroku, patrzę jej prosto w oczy i uśmiecham się, gdy zbliżam się, kłaniając się lekko, gdy podchodzę. Moja droga pani, jestem Kozilo, nie mogłem odwrócić wzroku, widząc tutaj damę, taką jak pani. Piękny kram. Czy... Czy... Tak. Może... Jestem... Przepraszam. Ta uroda. Niemalże zabrakło mi oddechu. Może jakieś takie pani ma olejki, które... Na bolące, strapione serce starszego elfa pomogą. Tak, proszę pana, elfa rzeczywiście. To dość nietypowe, że akurat zawiało pana w to miejsce. Ale jednak mogę coś mieć, co pana zainteresuje. Tak się składa, że posiada mi nie tylko cudowny tonik doktora Zeusa, ale i także prawdziwe neorsmeńskie srebrne talizmany. Ale w szczególności myślę, że może spodobać się to, że posiadam coś, co nazywamy unikalną elfią wodą duchów. Prosto z samych terenów okolic Bretonii. Mówię tutaj o samym Atel Loren chociażby. Nie, czy uszy mnie nie mylą? Woda duchów? Lata o tym nie słyszałem, a już jeszcze dłużej nie widziałem kogoś, kto miałby... I to jeszcze człowiek, ale wcale mnie nie dziwi. Pani ma taką urodę, że nie jedna elfka mogłaby się zawstydzić. Chętnie zakupiłbym flakon. Czy jaka cena jest tego specjalu? Ona zmierzyła cię od stóp do głów, dostrzegając to, że w tej chwili masz poprawione i lepsze szaty. No niestety, nawet jak dla ciebie, mój drogi, to dość kosztowne i rzadkie. Powód taki, że... Przecież ciężko ściągnąć aż z tamtych terenów odpowiednie składniki, aczkolwiek niech będę stratna. Ja, Elvira Kleinestun, jestem osobą otwartą dla takich jak ty. Zaledwie złotą koronę, a flakonik będzie twój. Jest ostatni. Oczywiście. Sięgam do sakiewki, gdzie właśnie jedna złota korona tam leży dookoła otoczona garścią miedzi. Tak po prostu przebieram, żeby tutaj te monety zadźwięczały, jakobym miał tam ich wiele. Wyciągam tą jedną złotą koronę i proszę bardzo.
tutaj... Ona wyciąga w twoim kierunku flakonik, ale kiedy go łapiesz, przez moment go nie puszcza i nachyla się nad tobą. Tak, moja pani, nachylam się jakbym... Nie wiem, czy ona się nachyla tak, jakby chciała mi coś powiedzieć, czy... Tak, zbliżając się w kierunku jakby twojego policzka, może ucha. Nie wiem, co planujecie, ale twój przyjaciel wyraźnie wygląda jak typowy przedstawiciel chociażby strażników, a może i nawet cechu łowców czarownic. Dlatego to miejsce jest nad wyraz dla was ryzykowne. Nie wiem, czy wiecie, ale zaczęło działać tutaj pewne stowarzyszenie. Niby działają pro bono dla społeczności. Jednak wydaje mi się, że są bardzo, ale to bardzo niebezpieczni. I mogą mieć was na oku. Jeszcze skądinąd twój przyjaciel wygląda bardzo znajomo. Chyba go już kiedyś tu widziałam. To niebezpieczny człowiek. Jako elf miałabym się na baczności, chodząc z kimś takim. Odsunęła się i spojrzała na ciebie. Ja zanim ona zupełnie się odsunęła, stoję blisko, może odrobinę za blisko, niż etykieta pozwalała. Moja twarz poważnieje, tak jak wcześniej próbowałem zachować taki dosyć rubaszny, łagodny, pogodny ton. To chciał mi dać do zrozumienia, że zrozumiałem, że próbuje nas ostrzec. I mówię lock, stock i barrel. Chciałbym się z nimi spotkać. Mamy parę dokumentów razem z moimi towarzyszami, które oni mogliby poświadczyć. Czy pani wie, gdzie mogę ich znaleźć? To dziwne, że o nich pytasz. Ona jeszcze tak przechyla głowę, ale by przekonać się, jak dużo informacji jesteś w stanie od niej wyciągnąć, wykonaj test wymagający na charyzmę, dobrze mówię? Dobra. Yep. A nie dostaliśmy żadnych punktów bohatera wcześniej, na poprzednich sesjach nie. Na razie zużyłem jeden. I się zastanawiam. Dobra, niestety nie udało mi się, więc wykorzystam punkt szczęścia, żeby przerzucić. Niestety nie udało mi się jeszcze bardziej. Ona tak patrzy na ciebie. Musisz mi wybaczyć, ale... Nie kojarzę nikogo takiego jak Lockstock i Barl. Jeżeli tacy prawnicy istnieli, to chyba już skończyli swoją działalność. Przynajmniej na przestrzeni kilku ostatnich lat. Bo nie jest to znane mi nazwisko. Czy jestem w stanie ocenić, czy ona mówi prawdę? Wydaje ci się, że odpowiada całkowicie szczerze. To rzeczywiście nie fart. Moja pani, w każdym razie dziękuję za ostrzeżenie. Jedynie mogę powiedzieć, że jeżeli bym gdziekolwiek poszła, to może w Gartenweg. To jedna z alejek, która jest na wschodzie. W tamtej alejce zwykle mieściły się drobne cechowe kramy, ale i także i biura. Może wśród nich akurat mogą znajdować się Lockstock i Barl. Skłaniam się bez słowa tylko. I uśmiecham się. Cofam się i mówię na głos, żeby tam, jeśli ktoś postronny stał koło nas, żeby usłyszał. Dziękuję, moja pani, to naprawdę niesłychane. Co pani tutaj na swoim straganie sprzedaje? Jestem wręcz zaskoczony i onieśmielony. Dziękuję bardzo też za tą wodę duchów, którą mogłem zakupić. Coś niesamowitego. Będę polecał pani kram, jeśli kogokolwiek tutaj jeszcze po drodze spotkam.
Dziękuję i życzę miłego dnia. Skłaniam się i wracam do moich towarzyszy. Ona tylko pomachała w twoim kierunku, a ty wróciłeś do swoich towarzyszy, którzy w tym czasie stali i cały czas obserwowali rozmowę. Chyba, że wykonywali coś innego. No ja generalnie rozglądam się coraz bardziej nerwowo i ciągnę Iwa za rękaw. Iwo! Ja może, wiesz, wyższy trochę jesteś. Widziałeś gdzieś kosa? No to... Zaraz. No był tu przed chwilą. Przed chwilą był, no to ja wiem, że przed chwilą był, ale gdzie jest teraz? Jak znowu będzie, wiesz, będziemy musieli iść do jakiegoś magazynu gdzieś, to rozszarpię go własnymi rękami. Daj spokój, no. Jakie jest prawdopodobieństwo, że się nam zgubi dwa razy pod rząd? Daj spokój, poczekaj. Nie, panie! Panie! Tady! Panie! Do mnie mówisz? Tak! Odwracasz się i spoglądasz za siebie. Widzisz, że przy wejściu głównym w kierunku Schaffenfestu znajdują się dyby, a w nich krasnolud. Ma paskudną mordę. Jest umorusany wszelakiego typu ściekami, ekstramentami, resztkami jedzenia. Uśmiecha się, pokazując zczerniałe pięki zębów i macha delikatnie jedną ręką. Panie! Panie! Ja widzę, że mogę pomóc. Ja chętnie pomogę i powiem pewne rzeczy. Ach tak, no. Drogi panie, no. Komu jak komu, ale... Takiej informacji przecież nie odmówię i takim nawet lekko, z lekkim podskokiem podchodzę do dyb i opieram się łokciem tuż nad głową tego krasnoluda i spoglądam na niego z góry, tak, że żeby mnie widzieć, musi mocno łypać oczami gdzieś ponad swoim czołem. No, mówże, szlachetny panie krasnoludzie. Patrzysz na niego i widzisz te brudne, skołtunione, siwiejące włosy, brodę i przekrwione, piwne oczy. Cuchnie, w odrażający sposób. Jednak można dostrzec, że jego ubranie kiedyś mogło mieć swoje dni świetności. O, panie! Ja... Tak. Ja nieumyślnie, ale jak tak jestem tutaj, to ja słyszę różne rzeczy. I panowie rozmawiali, ja słyszałem nazwisko. Ja słyszałem. Lok, Szok i Bar. Prawnicy. Ja ich znałem. Aha. Bardzo dobrze ich znałem. Tylko jest problem, panie. Czcigodny panie, szefie, słuchaj. Bo dosłownie 5 srebrników, szefie. Co by mnie stąd uwolnić, bo skłamali. Znaczy, oszukali. Ja nikogo nie oszukałem, nikomu grosza nie ukradłem. Ale co by mnie tutaj wtedy by zamknęli, jak widzicie, ja tutaj już pół dnia stoję, a dzieciaki mnie obrzucają byle czym, a ja, Godry Górnison, mam swój honor, mam! Słyszysz, Fred? Ha! Szczęście nam dopisuje. Tak, szczęście. Widzisz, to naciągacz jakiś. Nie taki pewny bądź. 5 srebrników, mówisz. Drogo się liczycie, krasnoludzie. Zważywszy okoliczności. To nie ja, to trzeba... Trzeba temu... Można władcy zapłacić. Temu Heinzowi Richterowi. Bo zrobili tutaj taki son. I mnie złapali. I powiedzieli, nie będziesz zażegiwał strażników miejskich. Ale ja nawet nie próbowałem w niego. To co ja poradzę? Paskudny, zatrułem się alkoholem. Niedobry alkohol na tym festynie. Niedobry! Ale my ci wierzymy, drogi krasnoludzie, wierzymy. Przecież nie dalej, jak parę dni temu, sam nasz druh dał z siebie wszystko na szlachciankę pewną. Też nieumyślnie ponoć, nie? A było tak, było. No. No to co, Fredzie?
Pan chciałby, żebyśmy zainwestowali w niego. 5 srebrnych monet, to... No nie wiem. Chyba jakaś zachęta jest nam potrzebna. Bo powtórzyć nazwisko to ja umiem. Nie... To ja powiem, ale nie wszystko powiem, bo to wymiana informacji. To jak interes, prawda? No, możecie zacząć mówić, a mój towarzysz tutaj, Freda, oceni. Widzicie, spojrzycie w jego oczy. Fred jest niczym wykrywacz krzywoprzysięzców. Jeszcze nikt nie uszedł jego, jakby to powiedzieć, umiejętnością. O, ja robię być taką parszywą minę. Fredzie, wykonaj test zastraszania. Test akurat biorąc pod uwagę, że jest was dwóch, dostajesz plus 10. Mhm. No to 2 punkty sukcesu. Jasne. Nasz drogi Gotri jest na minus 2, czyli odnosisz, aż zdobywasz 4 punkty sukcesu. Gotri tak patrzy na was, mruży swoje oczy przekrwione. Ja to bym was nie oszukał, że Gotri wży... Ja wiem, bo ja kiedyś w okolicy pracowałem. Ja pracowałem w cechu inżynierów, tam cech metalurgów jest, Gartenweg. Taka alejka wózka, ona prowadzi tam na wschód od Eisenbahn i nieco na północ od siedziby metalurgów. I tam już alejki są takie budynki. I dokładnie w tamtym miejscu, tak mniej więcej po środeczku, znajdował się, tak, ja dobrze pamiętam, Lok, Stok i Bal, bo oni kupowali czasem dobry rum. Tak. O. Ja pomógł Gotri. 5 srebrników, jakbyście do Richtera. Ja i pomogę więcej. Ja znam miasto, ja mam przyjaciół. No panie. Czy te oczy mogą kłamać? No właśnie. Co ty myślisz, Fred? Czy te oczy mogą kłamać? Słuchaj, po mojemu Tomemu nawet płacić nie musimy, bo już powiedział, gdzie jest co. Ale... Kurwa. No. Cóż możemy poradzić, krasnoludzie, żeście nie dotrzymali warunków umowy? Pół żeście mieli powiedzieć, a wyście całe powiedzieli. No, ale... co my możemy zrobić? Rozkładam ręce bezradnie. Ale ten nizioł łapał wzrokiem, łypał prosto na mnie, tak? Ja myślałem, że ja dobry, ja pomogę i ja w ogóle... Zresztą... O, idzie wasz przyjaciel! Panie elfie, ja szanuję elfy! Oni mnie oszukali! Na 5 srebrników! Słuchaj. O, jest, faktycznie. Idzie kos, dobra. To już jesteśmy w domu, to poprawiło mi nieco humor. Słuchaj, panie krasnolud. Zrobimy tak. Jak my pójdziemy i to tam faktycznie będzie, to my wrócimy po pana. Jak będziemy wracać i akurat będzie nam po drodze. Po drodze. No nic nie możemy obiecać. Wyście niehonorowo umowę zawarli, to i po nas niewiele się spodziewać możecie. Ja już nie pamiętam, co ja się dogadywałem. Widzicie, że zwisł tak w tych dybach i ciężko dyszy. No, panowie, ale co wy tutaj? To jest za miejsce znaleźli na schadzkę. Gdzieś ty był? My pracujemy na naszą przyszłość, Kosie, a ty gdzieś już się znowu szlajesz. Że idę się coś dowiedzieć, ale... Nic się nie dowiedziałem. A widzisz. A my? Powiedz mu, Fred. Nigdzie żeśmy nie łazili i się wszystkiego wywiedzieli. Ha! Elfy.
Coś takiego. Udało mi się upolować i pokazuję im ten flakon. Aha. Zobacz. Po bimber poszedł. Ale taki flakon na trzech to po łyku nawet nie będzie. Panie mistrzu gry, czy ja jako elf zdaję sobie sprawę, co to jest ta woda duchów, czy to po prostu była jakaś taka totalna ściema? Wykonaj test inteligencji. Weszło. Na styk, ale zero poziomów sukcesu, ale się udało. Mhm. Absolutnie jesteś przekonany, że faktycznie woda duchów istnieje. Jest to przygotowywany odpowiedni eliksir, który powoduje, że osoba odzyskuje pełnię sił, jednocześnie pobudza. Jest mieszanką ziół bardzo specyficzną, jednak zwykle ma kolor zieleni, a ten jest po prostu przezroczysty. To nie bimber. Fred, jak masz z niewiastą wieczorem się spotkać, a czujesz, że to nie jest twój dzień, to bierzesz, to jest... Bierzesz ten flakon i nacierasz sobie tam te wszystkie swoje męskie organy i po prostu moc wstępuje w tobie, jakbyś był młody znowu. Przetestuj następnym razem, gdy taka stosowna okazja się przydarzy, i daje Fredowi ten flakon. Z taką bardzo zniesmaczoną miną mówię: wiesz co, ja nigdy problemów nie miałem. Młody jeszcze jesteś, ale... Raczej mi się to nie przyda. Jak niziołki trochę wieku nabierają, to potem różne rzeczy się... Wiem, tak słyszałem, tak mówili. Na mieście to nazywają woda duchów. Bo najlepiej w godzinie duchów się te mazidło przydaje. No dobra. Ja niestety nic się nie dowiedziałem. Ślepa uliczka. Więc jak wy coś wiecie, no to może rzeczywiście szczęście nam dopisało. Proszę pana, niech pan się odsunie od dybów, proszę. Proszę pana, może pan się odsunąć? Tak, prosimy. Proszę pana, prosimy. Chłopaki, przesuń ta się, niech se dzieciaki porzucają. Dokładnie, kultura musi być. Proszę, czyńcie swoje, a wy za mną. Toście dobrze powiedzieli, elfie. Uliczka ślepa. Tak, ale nie tu. Nie tu, tylko gdzieś tam. Za mną. I tak podjęliście decyzję, niknąc gdzieś między alejkami Bogenhafen, zostawiając za sobą główny Schaffenfest, jak i także krasnoluda Gotriego w dypach. Grupka natomiast dzieci zebrała się, trzymając przegniłe jabłka, gruszki i śmiejąc się i śpiewając pod nosem. Stary Gotri pchełki miał, siurała, jabłkiem w łeb dostał, haha, siurała. I powtarzały jeszcze dzieciaki, tak, że niosło się echem po okolicy. A wy weszliście do jednej z ciemniejszych alejek. Faktycznie, tak jak wspomniał Gotri, ale także i padły słowa od Elwiry, Gartenweg był wąską alejką, która prowadziła na wschód od Eisenbahn. Wy weszliście pomiędzy wyższe zabudowania, jednak piętrzące się nad tym niewielkim przejściem. Większość z nich jest już stara i zniszczona, a tynk opada gdzieś po bokach. Tak też suniecie, rozglądając się i widząc poprzewracane beczki, ale także czując pomału i świeże powietrze gdzieś dobiegające z pomiędzy tego wszystkiego, kiedy wzmaga się delikatny wiatr. A chmury pociemniały, spowodowały, że słońce gdzieś tylko delikatnie przedziera się przez nie. A wy we trzech zatrzymujecie się przed starym szyldem, przekrzywionym i pękniętym w połowie. Napis jest Lokstock i urwane. Okna są zabite dechami. Również i drzwi od dawna nie były otwarte.
Teraz wiatr ustaje, a smród zaułka staje się coraz bardziej wyraźny. Tak. To wygląda jak 100 złotych monet, nie? Ile? Stos. To bardzo dużo. To taka waluta, miara stosowana przez łowców czarownic. Nie pieprz mi tu, Iwo. Usłyszałem 100 złotych monet. Nie. Stos, powiedziałem. Umyj uszy. Albo nie grzeb w nich zaraz po jedzeniu. Szlak by to trafił. I kopię jakiś kamień leżący przede mną na bruku. Kopnąłeś go, poleciał w alejkę dalej, odbił się od jednej ze ścian i wpadł w zaułek. Gdzieś słyszysz, jak się toczy w dół i orientujecie się, że budynek zakręca. Właściwie jest jeszcze alejka w lewo, drobniejsza, która zapewne prowadzi na tyły, do wejścia od drugiej strony. Z boku natomiast jakiś człowiek podniósł się z okolic beczki, żebrak, spojrzał w waszym kierunku. Już tu nie pracują, panie. Od dawna. Zamknięte. Dorabiałem czasem do nich, donosząc rzeczy. To byli Lokstok i... No, jego brat. Kuzyn. Prowadzili z Barlem. Teraz to już tu nic nie ma i nie ma co się denerwować. Wszystko to zostało przeniesione. Teraz to... O, i tu zaczynacie z sensem mówić. Przeniesione. Gdzie przeniesione? To trzeba by było się zorientować. Myślę, że pewnie w głównym budynku naszego ratusza. Pewnie coś rodziny bogaczy wiedzą, czy to Hagenowie, czy to Daugenowie, czy Richterowie. Zresztą Richter chyba Heinz Richter. To on teraz na Schaffenfest jest zapewne, bo on co, zawsze Schaffenfest tam. Sądzi wszystkich na lewo i prawo. A że i sędzia, to i dokumenty pewnie prawnicze może mieć, ja nie wiem. Ale to już tak jest, to już tak jest, panie. Miłego dnia, niech mor dosięgnie nas jak najpóźniej. Mówiłem. Od razu wiedziałem, że ta menda krasnoludzka coś kombinuje. No to raczej nie jego sprawka. Dobra, ale może rozejrzymy się w środku. Jak to przeniesione? Toż to mieli nam... Wspieniężyć w weksel. Szlak by to trafił. No i wiesz co? Podchodzę bliżej okna, bliżej drzwi, próbuję tam ziornąć do środka. To podchodzisz, patrzysz do wewnątrz, jest dość ciemno, więc ciężko za wiele dostrzec, ale próbujesz. Wykonaj test spostrzegawczości, poproszę cię. To jest test dość łatwy, ponieważ możesz spokojnie to wykonać. Mimo że jest ciemno, to jednak czas, który tutaj macie, jest dość spory. Mhm. Ach, jednego oczka brakło do krytyka, no ale niestety jest na dwóch sukcesach. To przyglądasz się tam dokładniej, obserwując, i dostrzegasz, że wnętrze wygląda tak, jakby było bardzo szczerniałe. To znaczy teraz dociera do ciebie, że zauważasz, że przy oknach i w wielu miejscach można dostrzec smugi, sadzy. Miejsce prawdopodobnie zostało spalone albo podpalone, może ugaszone w odpowiednim czasie. W środku za wiele rzeczy nie ma. Są jakieś stare stoły, które są poprzewracane, popękane, jakieś obrazy, które już właściwie nie przedstawiają niczego. Jak zaciągasz się lekko nosem, to czujesz taki zapach, może nie spalenizny, bo to już lata minęły, ale zepsucia. Te... Puścili z dymem tę budę. Kancelarię prawniczą w środku miasta? Puścili z dymem, jak stoi przecież. No, to... Podstawię ci skrzynkę? A, poproszę. Prycham. Trzeba było więcej jeść, to byś urósł. Dobra, co tam w środku? Ty, naciskam klamkę. To
Czujesz, że drzwi zadrgały, są zabite, ale możliwe, że jakby mocniej uderzyć, to by poszły. No to szarpłem klamką. Trzasnęło, wiesz? Trzasnęło, to jakby jest chwila. Wiele siły nie musiałeś użyć. Po prostu stanąłeś w progu. Także teatralnie robię krok do tyłu i gestem niemalże szlachcica, który kapeluszem zamiata podłogę, wskazuje Fredowi wejście do środka. A spójrz sobie sam, skoro mi nie wierzysz. A ja w tym czasie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, czy inne budynki wzdłuż, znaczy sąsiadujące z kancelarią prawniczą, czy one też noszą ślady spalenia, czy tylko sam ten budynek w środku? Przyglądając się okolicy, myślę, że jesteś spokojnie w stanie ocenić, że pozostałe z budynków są po prostu naruszone zębem czasu, ale nie były podpalone. Albo podpalenie nie sięgnęło ich. Zwykle, kiedy dochodzi do czegoś takiego, zanim ktokolwiek jest w stanie zareagować, to przynajmniej dwa budynki obejmują się ogniem. Tutaj jakby ogień był bardziej kontrolowany. No, co tak stoisz, Fred? Jaśnie panu trzeba na piśmie zaproszenie wysłać? Ja tak zerknąłem do środka, patrzę na faktycznie wszystko spalone w piguły. Jeszcze mi się coś na łeb zawali. A robię szybki krok do tyłu i naśladując ten ruch Iwa wcześniej, mówię: Kosie, zapraszam serdecznie. No tak, myślałem, że to nie ja jestem tutaj od brudnej roboty, ale próbuję stąpając na najlżej tylko jak się da. Wejść do środka i trochę się rozejrzeć. Wchodzisz do wnętrza i faktycznie deski trzeszczą. Możliwe, że są w stanie się załamać w każdej chwili, ponieważ konstrukcja jest wyraźnie naruszona. Dlatego postaraj się, przekonajmy, testem zwinności czy akrobatyki jesteś w stanie utrzymać się tutaj, by nie spowodować jakiegoś wypadku. 4 rzuciłem, czyli przy mojej zwinności to są 4 poziomy sukcesu. To bez problemu orientujesz się, w jaki sposób przemieszczać się po deskach. Przechodzisz bardziej w głąb, oglądając się i dostrzegając, że część spółek, gdzie znajdowały się dokumenty, już ich tam nie ma. Jedynie półki zniszczone, osmolone. Pomału podchodzisz bliżej piętra i orientujesz się, że schody na górę są załamane. Nie da się po nich wejść. Jednak schody prowadzące na dół stają się już kamienne i można by było spróbować dostać się do piwnicy, w której mogłoby coś być. Oprócz tego nie dostrzegasz niczego szczególnego. Miejsce to zostało wielu, ale to wielu... To miejsce to w dużym stopniu po prostu zostało ograbione. Próbuję w jakikolwiek sposób ocenić, czy ktoś mógł... Nie wiem, czy jestem w stanie to w ogóle ocenić. Chciałem ocenić, czy na przykład ten budynek mógł zostać ograbiony przed spaleniem, czy po. Czyli czy na przykład, nie wiem, w sensie takim, czy na ścianach są jakby na przykład jakieś takie miejsca mniej osmolone, które by wskazywały, że coś tutaj stało i zostało później wyniesione, czy po prostu... Wszystkie te drewniane ściany są równomiernie spalone, tak jakby ktoś spalił po prostu pusty pokój, pusty budynek. Nie, wygląda to wyraźnie tak, że to zostało spalone, kiedy wszystko tutaj się znajdowało. Każdy z elementów, jeżeli tutaj jest, to rozpadł się i zostawił gdzieś ślad, że rzeczywiście mógł znajdować się bliżej ściany, ale w tej chwili są to po prostu popękane deski. Nie ma niczego jednak takiego, co zostałoby wyraźnie zabrane stąd. Aczkolwiek to, co szczególnie zwraca twoją uwagę, to fakt tego, że największe osmolenia są przy kantach zabudowania, tak jakby ogień uderzył z samego dołu. Dobrze.
Wyciągam jakąś świeczkę, kaganek taki, który w torbie noszę. Próbuję go zapalić, żeby chociaż odrobinę światła rzucić sobie, wykorzystując moje widzenie w ciemności. Chciałbym zejść na dół. Ale bez światła to nawet moje zmysły nie do końca sobie poradzą, więc chciałbym chociaż trochę sobie światła rzucić i powoli zacząć po tych schodach puszczać się w dół. Zapalasz faktycznie. Wy natomiast, Fredzie i Iwo, dostrzegacie, jak wasz kompan pomału schodzi do piwnic, niknąc gdzieś i zostawiając tylko taką łunę światła, która pomału coraz bardziej się odsuwa i niknie w ciemności. Ty, Kosie, natomiast z każdym krokiem słyszysz, jak twoje stopy rozchodzą się echem, kroki, a ty stajesz na samym dole. Widzisz, że znajduje się tutaj kamienne pomieszczenie, jest chłodno, śmierdzi trochę, jakby kanałami, ściekami. Jednak jest to piwnica, w której powinny znajdować się zapewne jakieś półki, może po prostu jakaś przechowalnia. Ale nie to zwraca twoją szczególną uwagę. Kamienie tutaj są osmolone, są czarne niczym węgiel i śmierdzi. A na środku natomiast znajduje się coś jakby będące odpływem. Stalowa rura, która w tej chwili z jej wnętrza można usłyszeć głuchy dźwięk, tak jakby lekko coś szumiło, jakby woda. Nie wiedzieć czemu, prowadzony tym dźwiękiem, podchodzisz trochę bliżej, obserwując wszystko dookoła. I dociera do ciebie, że patrzysz na coś, co jest śladem na ziemi. Dwa ślady po bokach, zostawione, wyraźne, jaśniejsze, jednak wypalone na kamiennej posadzce. Trzy palczaste ślady czegoś, istoty, która znajdowała się w tym miejscu, tak jakby oparła się. Jednak rura nie była szersza niż zaledwie szerokość może 20 centymetrów. Nic by przez to nie przeszło. A jednak ślady tych nieludzkich dłoni powodowały, że czułeś, że coś w tym miejscu jest nie tak. A jednocześnie też z dołu można było słyszeć głuchy dźwięk. Jakby coś dyszało, jakby oddychało głęboko, jakby było tuż przy tobie, centymetry od ciebie. Wykonaj test na siłę woli. Jest to opanowanie. No, szczęście trochę się tym razem do mnie uśmiechnęło po całej serii słabych rzutów. Cztery poziom sukcesów znowu. Bierzesz głębszy wdech, opanowujesz zmysły. Możliwe, że tak naprawdę to, co widzisz, spowodowało, że dźwięki, zapewne z kanałów, które znajdują się gdzieś pod wami, spowodowały, że wydawało ci się, że coś słyszysz, jakby dyszenie. Był to po prostu chyba świst powietrza. Jednak ślady wciąż tutaj są. I nie zmienia to faktu, że czujesz, że nie wyglądają naturalnie. Iwo! Co? Przyda się tutaj twoja wiedza i twoje oko. Zejdź tu na dół. Ty, Fred, to jesteśmy w dupie, jak się moja wiedza ma przydać na coś. Dobra, idź, od czasu do czasu coś ci się uda. A ja tu poczekam, zobaczę, wiesz, na czatach postoję. Idziemy i wiesz co? Wchodzę do środka na pewniaka, a tego nicponia po prostu łapię za kołnierz i ciągam za sobą. Co ty, pogięło cię? Ale bo... Słyszysz, Fredzie, jak trzaskają belki pod tym, jak idzie pewnym krokiem Iwo, zmierzając prosto do wejścia do piwnicy, ciągnąc ciebie za sobą i jednocześnie też wykonując test swojej zwinności. Doskonale. Masz plus 10 ze względu na to, że wcześniej widziałeś, którędy przeszedł Kos, jednak test jest wymagający. No dobrze.
Minus 4 poziomy sukcesu. Trzasnęło straszliwie, kiedy twoi współtowarzysze, kosie, przelatują między belkami, lądując prosto na ziemi. Nie wiesz dlaczego, ale masz wrażenie, jakby dosięgnęło cię déjà vu czegoś, co miało miejsce całkiem niedawno. Wy dwaj opadacie z hukiem z wysokości 3 metrów, czując jak wasze ciała po uderzeniu wręcz drżą, a w waszych głowach świszczy. Ból jest nieprzyjemny, jednak myślę, że Fredzie miałeś na tyle dostatecznie szczęścia, że wylądowałeś na Iwo, który cię przytrzymywał. Jednak Iwo, otrzymujesz 3 rany, a ty Fredzie 2. Licho z wami, cholera, wiedziałem, że tak będzie. Mówiłem, postaję na czatach. Nie, nie, chyba. Sam się boi iść. Idź ty. Ale... Schody? Może tak... schodami zejść? Tak. Uznaliśmy, że tak będzie szybciej, no. Nie ma co drążyć tematu. Sraliśmy! Złaź ze mnie! Patrzcie na to. Tłarzę i otrzepuję się, rozglądam się po tej piwnicy, rozglądając się za czymś, podejdźcie, co tak podejdźcie, schylam się i światłem przyświecam. Dobrze, że przynajmniej śladów nie zatarliście tym swoim wejściem iziołka. Patrzcie na to. Czy palce tej osmolonej ziemi, kamień cały czarny, niczym węgiel. Przecież od razu śmierdzi tutaj jakąś czarną magią, czy chaosem. Przecież popatrz, Iwo. Staram się robić minę, jaką przyjmował mój mistrz, który wprowadzał mnie w arkany fachu. Problem z tym, że niezbyt uważałem. Ale minę zapamiętałem, więc marszcząc brwi, unosząc jedną z nich wyżej od drugiej, cmokając lekko pod nosem, no staram się zaobserwować, przyjrzeć się tym osmaleniom, czy to cokolwiek mi mówi. To będzie już trudny test na twoją wiedzę. Więc jest to test twojej inteligencji. Przekonajmy się, czy cokolwiek mogłeś słyszeć bądź przeczytać. Dobrze, ja sobie rzucę punkt szczęścia, bo mi to nie wyszło. Krytyczny pech. Powiedz mi, czy jeżeli uznałbyś, że to jest coś bardziej przerażającego niż w rzeczywistości by było, myślisz, że jest adekwatnym rozwiązaniem tej sytuacji? To, że twoja postać by się przeraziła tym, z czym możecie mieć do czynienia? No, jeśli cokolwiek tutaj, w tym miejscu sprawiłoby, że jakieś moje wspomnienie wyszłoby na wierzch, coś, co może faktycznie udało mi się widzieć, kiedy mój wprowadzający faktycznie walczył z demonami, wiedźmami i tego typu tałataństwem, to z całą pewnością tak. To może uznajmy w takim wypadku. To była bardzo późna noc. Na niebie Morslip świecił swoim zielonym odcieniem, spoglądając swym czerepem prosto na polanę, na której znajdował się mistrz. Choć padał deszcz, dość mocny. Ty stałeś gdzieś w oddali, obserwując to, co się działo. Naprzeciwko niego jednak płonęła bestia. Deszcz nie powodował nic, aby te błękitne płomienie przygasały. Do tej pory pamiętasz te złote ślepia. Wzrok, który nie wiedzieć czemu, kiedy spotkał się z twoim. Jakbyś słyszał tysiące krzyków ludzi, którzy cierpieli rozrywani przez tą bestię. Wtedy twój mistrz został raniony tak głęboko,
że rana już nigdy nie zasklepiła się. A on z każdym dniem stawał się coraz słabszy. Błękitne płomienie były w stanie pochłonąć wszystko. Były w stanie w przeciągu chwili spalić nawet i budynek, taki, w którym właśnie się znajdowałeś. Dokładnie. Trzy palczasta bestia, istota o imieniu, której nie byłbyś w stanie powtórzyć. Bestia prosto z czeluści samego chaosu. Myślę, że jestem dość zdruzgotany tym, co zobaczyłem. Ręce zaczynają mi się trząść. Oczy zrobiły się szerokie, wybałuszone. Na moją skroń wystąpiły drobne kropelki potu. Wy zapewne widzicie, jak ja zamarłem prawie w bezruchu, patrując się tempo w jeden punkt. Wyglądam, jakbym się zawiesił. To może trwać i nawet dłuższą chwilę. Jednak jest szansa, że mógłbyś wyrwać się z tego stanu. Słyszysz głos, szept, coraz wyraźniejszy. Dociera do twojego umysłu. Wystarczyłoby, że zgodzisz się otworzyć właśnie na niego, a on pozwoli ci przetrwać tak ciężką chwilę. Mechanicznie mógłbyś dokonać przerzutu, ale kosztem. Kosztem części dobra, które jest w tobie. Czy chciałbyś dokonać przerzutu, bo może ci się udać? Wiesz co? Wydaje mi się, że stan, w jakim się znajduję, jest już... I to, co się dzieje ze mną, to już jest troszkę niezależne ode mnie, więc jeżeli ja słyszę bądź czuję jakąkolwiek deskę ratunku, która pozwoliłaby mi się otrząsnąć z tej apatii, to w tym momencie, tak, w tym momencie zdecyduję się ulec tym podszeptom i zrobić to, co mówią. To przekonajmy się. Wykonaj test. Ponownie. No i to jest 15, więc wychodzi na jeden poziom sukcesu. Udaje się. Jednak mimo wszystko zapisz sobie jeden punkt zepsucia ze względu na skorzystanie z propozycji sił chaosu. I w tej jednej chwili też słyszysz głos, który dobiega z rury. Może to jest tylko wiatr, a może złudzenie, jednak jesteś przekonany, że słyszysz to. Spalą się wszyscy, kiedy Morslip będzie spoglądał szmaragdem. Niech szmaragd spali i spłonie. Spali i spłonie. Szmaragdowy kolor niech ogarnie tęczą barw. Spali i spłonie, a ty, Iwo, unieś pochodnie, nieś światło, rozświetl okolice. Niech twój mistrz spogląda. Światło spłonie, spłonie na zawsze. Patrząc na to wszystko i słysząc głos, Iwo, rozpoznajesz ślad. Te dłonie należały do demona, istoty, przesłanej z pomiędzy kurtyny drugiego świata, takiej, która przedarła się tutaj. Tylko ona mogła swym ogniem spopielić to miejsce w tak potężny sposób i tak kontrolowany. Nagle wzdrygam się. Nie wzdrygasz się, tylko ja z podskoku walę cię w potylicę. A tobie co? No, zielone co? Demony! Widziałem zielonego demona. Maragdowego. Fred, czy ty rozumiesz? Co? No, nie bardzo właśnie. Kos? Kaganek, coś... wszystko objęło zielonym płomieniem. Nie rozumiecie tego? Czeka nas tutaj zagłada wszystkich. Cholera jasna. Miało być złoto, a są płomienie. Płomienie trzeba nieść. Trzeba je nieść po mieście, tak. Weź mów. Tak. Ja będę niósł pochodnie, Fred. Rozumiesz? Weźmiemy pochodnie
i przejdziemy po mieście, a tam, gdzie przejdziemy, tam płomień strawi wszystko, rozumiesz to, Fred? Mamy szansę na nowy świat. Ty pieprzysz. Wej, Kos, masz... O, dawaj tej wody. Tej wody twojej dawaj. Niech się napije. Iwo, nawet nie wiesz kiedy, ponieważ bełkoczesz cały czas, ale twoi kompani reagują, wlewając trunek prosto do twoich ust. Może nawet część się wylewa. Jednak mimo wszystko, wykonaj test odporności. Na pewno. Odporność. No to jest, kolego drogi, krytyczny pech. To... W przeciągu chwili dostrzegacie, jak na twarzy Iwo pojawia się łuna różu, a chwilę później czerwieni. Jego oczy są lekko podkrążone, a potem jego krok staje się delikatnie chwiejny. Iwo, robi ci się dobrze. Nawet i uśmiech możliwe, że pojawia się na twojej twarzy. Alkohol, który znajdował się w tym trunku, był bardzo potężny. Może zioła nie zadziałały, ale dawno nie widzieliście Iwa tak mocno wstawionego w tak krótkim czasie. Wiesz co? Ja już wszystko wiem. Słuchajcie mnie. Tu była... Chyba podziałało. Ta no. O czym ja to... Kancelaria. A! Fred. Kancelaria i... Oni tutaj przywołali sobie demona. Tak. I coś poszło źle. Jebło. Przywołali demona, no co to... To poszło demona. Źle. Demona. Demona. Spokojnie już go tutaj. Nie ma, jest w lesie. Z moim mistrzem. A czy... Co? Kosie... Mówiłem ci już kiedyś, że jesteś... bardzo przystojnym mężczyzną. Fred, mówiłem ci, że, ta, że tak ten specyfik może zadziałać. Pewne rzeczy, które słabo działają, to wzmacnia, ale... Iwo... Iwo! Ej! A czemu jest ty sobie cię... A nie w tej dziura. Gdzie jest? Słuchaj nas, no. W mojej? Kurwa! Ty, Fred, popatrzaj, że mam dziurę w dupie! Ja wychodzę. Jak chcecie się tutaj zabawiać, w te elfickie tutaj takie... macham rękami i wychodzę. Ja chwytam Iwo pod... przerzucam jego rękę przez swoje ramię i powoli się wspinam. Chodź tu ze mną. Już nic więcej tu nie wypatrzymy. Krok za kroczkiem. Do góry. Raz. I dwa. Chwytaj go z drugiej strony, Fred, no. Nie wiem, za nogawkę go chwytam i próbuję go jakoś zatargać na górę. No, dobra, już idę, no. Powiedział ci, gdzie to są nasze miliony monet, złote korony, po któreśmy tutaj przyjechali, Castor Liberung. Powiedział, ale ja wam nie powiem, bo wy mnie psi krwie chcecie oszukać na pewno. A ten zaś swoje. Dobra. Chodźmy gdzieś w jakieś miejsce. O! Mówiłeś, Kos, że masz jakąś tutaj miejscóweczkę dobrą? Choć była dobra i faktycznie można by było tam pójść, to biorąc pod uwagę stan Iwa, jesteś przekonany, Kosie, że by was nie wpuścili. Jest to zbyt droga karczma i zbyt wpływowa. Tutaj przesiadują najbardziej znakomici, można władcy. Choć w tej chwili, kiedy stoicie już na zewnątrz, a pojedyncze drobne krople deszczu zaczynają spadać na wasze twarze, słyszycie z alei, a właściwie z głównej drogi nieopodal, głosy ludzi, którzy zbierają się i zmierzają prosto na Schaffenfest. Słyszeliście? Malthusius za darmo daje wino i miód pitny.
Będzie w trakcie pokazów! Chodźcie szybciej! Raz, dwa! Nie ociągajcie się! Idziemy! Raz! I widzicie, jak grupa ludzi przechodzi. Ty natomiast, Iwo, słysząc darmowy alkohol? Przydałby ci się alkohol. Jakoś tak twoje zmysły znowu zaczynają się uspokajać, a przydałoby się coś pobudzić je do życia. No to... Na co czekamy? Gdzie idziemy teraz? Idziemy? Co my tu w ogóle w tym mieście robimy? Zastanawiając się nad tym, powtarzając jeszcze jakieś słowa, kłócąc się, próbując ściągnąć, Iwo, ruszacie za nim. On pewnym krokiem idzie przed wami. Widać, że wręcz zahipnotyzowany. Tak doprowadzając was ponownie do głównej bramy i Schaffenfestu, przedzierając się między ludźmi, obserwując to, co dzieje się dookoła, mijając olbrzymią arenę zapaśniczą, gdzie słychać było krzyki, jak i również łamanie kończyn, czy olbrzymi targ bydła. Turniej natomiast rycerski wciąż czekał i dopiero był szykowany na następny dzień. Dostrzegliście także i sąd festiwalowy, o którym wspominał krasnolud. A krasnoluda jednak w dypach nie mogliście dostrzec. Może po prostu udało mu się uciec. Jednak najistotniejsze i najbardziej kluczowe było to, że przy murze znajdował się olbrzymi namiot, a przed nim spora ilość gawiedzi. Dwie gigantyczne beczki na kołach, z których nalewano trunki, a pomiędzy tym wszystkim chodził mężczyzna w cylindrze, który miał nad wyraz, ale to nad wyraz hipnotyzujący uśmiech, jak i również szelmowski wyraz twarzy. Podano wam kubki, nawet nie prosiliście o nie, wypchnięte zostały wam w dłonie przez jakiegoś krasnoluda, który tylko łypał wzrokiem, by każdy miał odpowiednią ilość alkoholu, a chwilę później można było słyszeć wypowiadającego się Malthusiusa. Witam bardzo serdecznie wszystkich na Schaffenfeście, jak i również możliwości zobaczenia rzeczy, które ludzkie czy nieludzkie oczy nie widziały. Dzisiaj macie szczęście zobaczyć coś, co przywieźliśmy z dalekiego południa, jak i również z dalekiego wschodu, zachodu i północy, ze wszystkich stron świata. A dziś za darmo będziecie mogli doświadczyć najmniejszego z cudów, który posiadamy. Świeży okaz i to taki, który ma tylko zanęcić was do tego, by poznać tajemnicę menażerii doktora Malthusiusa. A mowa tutaj o dzikiej bestii, o trzynożnym tworze prosto z czeluści samego chaosu. Oto przed wami bestia. Goblin z samych Karakadurn, z plemienia krwawych szponów. Gruni, pokaż państwu. I tak zostaje ściągnięta płachta, a w klatce możecie dostrzec coś, co zapewne nawet nie wzbudza was żadnej reakcji. Okaz zdobyty przez Józefa. Malthusius dwoi się i troi, opowiadając jakieś bliżej niestworzone historie o tym, jak przedzierał się przez dzikie ostępy, by zdobyć i odnaleźć trzynożnego goblina. Wy natomiast stoicie z kuflami wina bądź miodu pitnego. Staram się mieć Iwo na oku. Patrzę, co robi, gdzie się kręci. Fred, tam w piwnicy. Deszcz pod rynnę, bym powiedział. Czy ty coś zauważyłeś? Coś wyczułeś? Ja... Tak, spadliśmy do piwnicy przez strop, bądź też podłogę. Nie o tym mówię. W zależności od tego, tam z której strony chciałbyś patrzeć. Z tej dziury, przy której były odciski łap tego demona. Ja coś poczułem, gdy zszedłem na dół, poczułem... Demona z Remona tam. Taki dreszcz. Słuchaj. Jakby coś wyciągało łapę z tego otworu. Widziałem, że Iwo też w ten otwór spojrzał i coś się w nim odmieniło. Pozwól, drogi Kosie, że ci coś wytłumaczę. Jak myślisz, ile ten budynek miał lat? Myślę, że więcej. Tak, na oko. 30-40. No to więcej, no to dajmy na to, że 50.
przez 50 lat, drogi Kosie, ktoś do tej rury srał. A wyście tam zaglądali po... Cholera jasna wie po co. No, nie wiadomo, że mogło się wam pokręcić, no. Jakbyś tak się zaciągnął bardziej, to i może byś wylądował jak nasz Iwo kochany, no. Problem taki, że mamy interesy do zrobienia, a on to raczej interes, on nawet muchy w kiblu nie ubije. No właśnie, Iwo, bo jak tak rozmawiacie sobie między sobą, to zauważacie, że no, stał przed chwilą koło was i nie stoi. Właśnie, kiedy mówiłem o Iwie, to rękę chciałem mu położyć na ramieniu i widzisz, jak Fred tak macha ręką w powietrzu, po czym obraca się i mówi, no i... No a ja, dziarskim krokiem, w jednej ręce trzymając kufel, drugą rękę natomiast palcem wskazującym wystawionym przed siebie, energicznie nim kiwając, zbliżam się wyraźnie w kierunku gospodarza tej całej imprezy, tej menażerii, z groźnym wyrazem twarzy. Zaczynam powrzaskiwać. W imieniu Zygmara zamykam ten interes pod zarzutami posiadania mutanckich gatunków i to jeszcze takich, które się kładły z moim przyjacielem Fredem. O, tamtym, o! Zamykam tą imprezę! I tak też zdobyłem go, co? Panie, pan jest pijany! Uspokójcie się, spokojnie! To nie żadne mutanty! Oc inne trochę stworzenia, bardzo rzadkie okazy. Jaki mutant? To trzynożny goblin! Tul pysk! I próbuję wymierzyć mu takiego rozchłestanego policzka. Wykonaj test walki wręcz w takim wypadku. No, krytyczny pech to nie jest, ale dobrze też nie jest. W moim przypadku to są minus 2 poziomy sukcesu. Powiem ci, że on ma minus 4 poziomy sukcesu, ponieważ nie ma za wiele walki wręcz. I biorąc pod uwagę, że oba testy się nie udają, choć ty masz przewagę w tej sytuacji, uderzasz go w taki sposób, że zatoczyłeś się na niego, rozlewając kufel prosto na jego surdut, ale jednocześnie też pchnąłeś go do tyłu, tak że Malthusius poleciał prosto w kierunku klatki. Wy, Fredzie i Kosie, widzicie, jak Malthusius uderzał klatkę, która przewraca się na dół z trzaskiem, drzwiczki się otwierają i widzicie, jak wychynął goblin, rozejrzał się i zaczyna biec pędem uciekając. Ludzie rozstępują się z krzykiem. Malthusius również podrywa swój głos, wrzeszcząc: niech ktoś złapie mojego goblina! Zapłacę! Zapłacę 10 złotych koron, jak go ktoś złapie! Dokładnie, zapłacisz za swe niecne uczynki, niesponiu. Chodź mi tutaj! I próbuję go łapać. Ty nachylasz się na niego, łapiesz. Widzicie, jak Iwo zaczyna tarzać się po ziemi z Malthusiusem. Dookoła ludzie rozstępują się. Goblin natomiast podbiega do szybu kanałów, rozgląda się i wskakuje do środka. A w tym momencie słychać gwizdy i zaczyna biec grupa strażników, którzy zmierzają prosto w kierunku szamotaniny. Rzucam się w tamtym kierunku też. Ja podbiegam do Iwa, łapię go za rękaw i... Chodu, chodu! Fredzie, wykonaj test swojej krzepy, siły, natomiast ty, Kosie, podbiegasz też i wykonaj test percepcji, żeby zorientować się tak naprawdę, co się dzieje, by wspomóc tutaj swoich kompanów w ocenie sytuacji. Dwóch punktów mi zabrakło do... Lala. Mhm. To możesz użyć punktu szczęścia, jeżeli chcesz, i będziesz no, miał sukces. Niestety. Minus 4 punkty. Sukcesu. Wydaje mi się, że po prostu cała ta akcja była jednym wielkim niewypałem, więc
Ja jest niefortunnie, zostawiasz to. Zostawiasz to, co się dzieje, tak? No myślę, że wam wszystkim nie wychodzi w tej sytuacji. Wygląda to mniej więcej tak, że wy zaczynacie szarpać się również z Iwem, wszyscy zaczynają się plątać, także pojawia się krasnolud, asystent Malthusiusa, który zaczyna pałką walić was po plecach i wrzeszczeć, byście puścili Malthusiusa, a w tym czasie grupa około 6 strażników otacza was i między nimi można dostrzec jednego strażnika miejskiego, który wyróżnia się pośród nich i tylko opierając się o swoją włócznię, chrząknął głośno. Uspokójcie się w imieniu prawa Imperium, w imieniu Bogenhafen. Jeżeli tego nie zrobicie, odchyla głowę i patrzy na was, co robicie. No, dokładnie. Rozejść się w imieniu Sigmara. Przebijam jego odezwę. Strażnik lekko nachyla się nad tobą, Iwo. Łapie cię za rękę i zaczyna ją cofać z szyi Malthusiusa. Puścisz go? Grzecznie? Czy ten pan jest silny i czy z moją ręką sobie radzi bez większego problemu? Mogę ci odpowiedzieć, że ma siły 44. Możemy wykonać test przeciwstawny siły, jeżeli chcesz. Nie. Ja bym się chciał wtrącić i tutaj zadziałać naszą starą zagrywką. Chwila! Parchu! Chyba nie wiesz, z kim rozmawiasz! Toż to... Sam sługa Sigmara, łowca czarownic. Prawda, jak... Jam to... Kozilo, znany wszemi wobec bard i pieśniarz. Jestem nadwornym sekretarzem tegoż oto i łowcy czarownic. Dokumentuję jego poczynania i jestem gotów zaświadczyć, że to wszystko prawda. I tylko prawda... Malthusius się odzywa też. Zaatakował mnie. Bez powodu. Całkowicie. Prowadzę wszystko zgodnie z interesem opłaconym przy Bogenhafen. Tak jak powiedziałem. Cyrk niezwykłości. Żol gębę, parchu. Parchu. Żądam spotkania z sędzią. Żądam, srądam. Wiesz co, oblewam go tym resztką napoju w kuflu. Mówię, zawrzyj ryj. Ja tu to będę mówił. Oblałeś go i w tym momencie strażnik stanął naprzeciwko ciebie i powiedział: kurwa. Łowca, nie łowca. Ale prawo jest po naszej stronie teraz. Wszystko sobie wyjaśnimy. Gunwo tam, Gunwo. Kajsa Richtera. Zamknij się, niziole. W imieniu prawa wszyscy idziecie z nami. Ale on też. Oczywiście, każdy. Richter miał swój namiot pośrodku całego Schaffenfestu. Strażnik, który was prowadzi, przygląda wam się, a po bokach idzie pospolite ruszenie strażników, zwykłych tych mieszkańców, o których wspominałem wcześniej, prowadząc was prosto w tamtym kierunku. Część ludności obserwuje was, natomiast Malthusius próbuje się wytrzeć chustką i tylko pod nosem coś zaczyna klnąć i łypie z podełba w waszym kierunku. Chujem niech się wytrze. Zapłacicie mi za to. Oj, srogo mi zapłacicie. Jest taki problem. Nie mamy pieniędzy. Się spaliła kancelaria. Zamknij mordę, Iwo. Wy pieprzycie, człowiek. Namiot, wejście zostało rozchylone, a w środku dostrzegacie, że za sporych rozmiarów biurkiem siedzi mężczyzna, zapewne rajca Heinz, Richter. Ten człowiek przekroczył już 50, ma proste, siwe włosy i bladoniebieskie oczy. Stara się wyglądać na surowego, ale można od razu dostrzec, że nie potrafi ukryć swej dobrodusznej i poczciwej natury. Jest ubrany odpowiednio do piastowanego przez siebie wysokiego urzędu i nosi na głowie imponującą sędziowską perukę. A za czasów studenckich zapewne Richter mógł się cieszyć nawet i muskularną sylwetką, ale lata wygodnego życia sprawiły, że zmiękł i nabrał tłuszczu.
Jednak możecie łatwo dostrzec w jego wzroku, że nie jest głupcem. I nie da się łatwo oszukać. Jego sposób zachowania świadczy o tym, że odbył zapewne kosztowną edukację. Nachyla się nad biurkiem, poprawiając swoją perukę. Co się stało? W czym problem? Będzie trzeba wyjaśnić, jak rozumiem. Spora grupa. Gustawie, powiedz mi wszystko, co się stało. Wskazał w kierunku strażnika, który nachylił się nad nim i zaczął mu coś mówić. Aha. Bójka, problemy, oskarżenia o mutantów. Tak, tak. Dobrze. Szanowny panie doktorze Malthusiusie, wciąż posiadamy pańską opłatę i pozwolenie na prowadzenie działalności. Czy panowie, którzy tutaj są, faktycznie, tak jak powiedział Gustaw, zaatakowali pana podczas występów? Malthusius uśmiechnął się i spojrzał kątem oka w waszym kierunku. A wy mogliście dostrzec złoty ząb świecący się na tle otoczenia. W rzeczy samej, panie, drogi panie Hańscie, panie Richter, wybaczcie mi. Ten jegomość, łowca, nie łowca, niejaki pan chyba Kepler, jak mniemam jego imię padło, czy nazwisko. W momencie, kiedy prezentowałem istotę prosto z południowej krainy, istotę goblina z plemienia krwawych szponów, trzynogiego goblina, zaczął mi grozić i wymachiwać rękoma, a później uderzył mnie. O, o, tu! Oblał mnie też trunkiem, niszcząc moje drogocenne ubranie. Ale co najważniejsze, wytrącił mnie do tyłu tak, że przewrócił prosto w kierunku klatki goblina. Klatka upadła, otworzyła się, a mój drogocenny goblin uciekł. A tym samym straciłem ciężkie, wysokie, złote korony. Wartość takiego goblina to jest 200 złotych koron przynajmniej ciężkiej pracy. Heinz Richter poprawił swoje okulary i kiwał głową. No tak, no tak. 200 złotych koron. Mają panowie coś do powiedzenia? Panie niejaki Kepler. A jak imię? I kiedy wzrok wszystkich skupił się na mnie, to uzmysłowiliście sobie, że chyba moje upojenie alkoholowe przechodzi w jakąś nową, a już na pewno w inną fazę. I widzicie, że zamilkłem, chwiejąc się tylko lekko i tak zamykam oczy i otwieram, patrząc się przed siebie. Zamykam i otwieram. A całość wieńczą moje szeroko otwarte usta, które nadają mojej twarzy wygląd wiejskiego przygłupa. Mówię. Czy on jest pijany? Pod wpływem jakiegoś narkotyku? Szanowny sędzio, ja nie wiem, w jakim wy tutaj żyjecie mieście, ale coś tu musi być bardzo nie tak, jeśli wy z pełnym przyzwoleniem i z pełną powagą urzędu sędziowskiego rozdajecie tutaj glejty na mutantów, pokazywanie ku uciesze gawiedzi. Jest to wszystko zgodnie z prawem, drogi panie. Jak ma pan na imię? Mniejsza z tym. Ale jak pokazywanie mutantów? Nie. Stoi pan przed prawem tegoż miasta. Proszę się przedstawić. Drugi raz nie będę prosił. Fred! Mendelsnop. Jak Fred? Mendelsnop. Dobrze, panie Fredzie.
Dla pańskiej informacji, ostatnia decyzja samego imperatora mówi wyraźnie o tym, że mamy traktować nawet i mutantów tak jak ludzi. Nie wiem, czy pan o tym słyszał, ale edykt został wprowadzony miesiąc temu, docierając również i do nas. A tym bardziej istoty, które znajdują się w posiadaniu czcigodnego pana Malthusiusa, mutantami nie są, tylko są specyficznymi odmianami swoich gatunków, nie będąc tym samym mutantem. Kos, czy ty to słyszysz? Co to za bezbożne pierdolenie? Jakie bezbożne pierdol? Widzisz, że mężczyzna się wściekł, wstał, uderzył swoimi rękoma o stół? Mój drogi sędzia, proszę nam... Macie się... wybaczyć. Miesiące na szlaku spędzone. Lata niemalże. Pot i krew przelana. Życie swoje poświęcamy w trójkę tutaj, żeby tępić niegodziwość, chaos i mutacje. Żeby zwykłego człowieka na ulicy bronić. Miejcie odrobinę wyrozumiałości, że gdy widzimy trójnogiego goblina, to się nóż tutaj z zapasa aż do ręki sam wyskakuje. Ja bym lata spędził na szlaku. Jeśliśmy urazili jakiś dekret, przepraszamy. Ale miejcie wyrozumiałość dla mojego pana tutaj, Ivo Keplera, któremu służę, i mojego towarzysza Freda, że uniósł się tutaj. Wykonaj test swojej ogłady. Ogłada. Ulala, nie za wysoka. Czy coś może mi tutaj pomóc? Muzyka, mandolina, występy, śpiewanie. Mogę zagrać z tą drzewną piosenkę. Szyszki no, pac. Szyszki pac pac. Chyżą karczmarzeczkę? Może dziwnym zbiegiem okoliczności ulubiona piosenka Heinza Richtera? No niestety. Tak. Szyszki pac pac. Czy patrzy na charyzmę, czy patrzy na ogładę, to dwa poziomy w plecy. Richter posępnieje. A pan elf? Znają mnie wzdłuż w imperium jako Kozilo. Pieśniarz, bard, wirtuos. Kozilo. To ten od tej paskudnej piosenki Szyszki pac pac. Aż głowa boli, jak kolejni to grają. Dobrze. Rozwiążemy to jak najbezpiecznie i polubownie. Mają panowie czas do jutra, poranka. Macie odnaleźć goblina i zwrócić panu Malthusiusowi, rekompensując tym samym swoje zachowanie. Jeżeli tego nie zrobicie, nie macie co pozostawać w Bogenhafen, bo będziecie tutaj musieli odpracować swoje jakże niecne postępki. Pan Malthusius jest pod naszą ochroną. Zapłacił za to. Ma pozwolenie, a jednocześnie też zapoznajcie się z ostatnimi informacjami. Chyba, że wolicie to odpracować przy gnojowisku. To już wasz wybór. Nie, jak już wspominał nasz przyjaciel Kos, jesteśmy mistrzami w łapaniu trójnożnych goblinów. Tak też myślałem. Uśmiechnął się Richter i usiadł na krześle. Macie czas. Do jutra. Wschodu słońca. I po tych słowach wyszliście na zewnątrz. Ivo wciąż lekko się kołysał, ale deszcz, który obmył jego twarz, jakby znów przywrócił jego zmysły, a Malthusius spoglądał na was z podełba, zaciągając mocno rondo swego kapelusza i odchodząc gdzieś między gawiedzią. A wy musieliście teraz podjąć decyzję, czy wyruszycie za goblinem, który zniknął w odmętach kanałów pod Bogenhafen.